sobotę 24 marca podczas uroczystej sesji Rady Powiatu starosta powiatu będzińskiego Krzysztof Malczewski wręczył zasłużonym nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Popularnie zwaną kasztelankę otrzymał m.in. zespół śpiewaczy Dobieszowianki za promowanie folkloru i tradycji gminy i regionu. Statuetkę z rąk starosty odebrali przedstawiciele zespołu. Zespół Dobieszowianki działa na niwie kultury od wielu, wielu lat. Nagroda starosty jest uwieńczeniem tego okresu ciężkiej pracy. Jakie uczucia Wam dzisiaj towarzyszyły przy odbieraniu nagrody? No myślę, że to jest trudne do określenia. No jesteśmy wszyscy podekscytowani, no i bardzo, bardzo dziękujemy. Nawet trudno niekiedy wyrazić to w słowach. Jest to bardzo duże dla nas wyróżnienie. Propozycja kulturalna zespołu powiązana jest z tradycjami lokalnymi i sięga szerzej, poza muzykę. To folklor rozumiany jako forma i treść, kompozycja zwyczajów, obrzędów, ubrań, kulinariów i sposobu życia, podkreślał Dariusz Margiel, naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego. Panie sołtysie, to z Pana inicjatywy wójt gminy zaproponował Dobieszowianki do nagrody starosty w dziedzinie kultury. Skąd ta inicjatywa? No, jestem rodowitym Dobieszowianinem i znam ten zespół i koło gospodyń, z którego właśnie ten zespół śpiewaczy się wywodzi, prawda, od lat 40 biorą czynny udział w życiu artystycznym gminy, sołectwa, województwa, są nagradzani i myślę, że po tak długim wyczekiwaniu urodziło się to, co dzisiaj się spełniło. Myślę, że zasłużenie ta nagroda im się należała.